Anna obudziła się tego dnia wcześniej niż zwykle, czując dziwny niepokój. Był ranek, który wydawał się taki sam jak wszystkie inne. Dzień zapowiadał się pochmurny, szare niebo przysłoniło słońce, a deszcz delikatnie bębnił o szyby. Anna wstała z łóżka, starając się nie obudzić śpiącego obok niej Macieja. Delikatnie wyciągnęła się z kołdry, czując ból w plecach od ciągłego schylania się przy dziecku. Miała nadzieję, że dzień minie spokojnie, ale już teraz czuła w sobie narastające napięcie. W kuchni zastała porozrzucane naczynia z poprzedniego wieczora. Maciej znowu zostawił po sobie bałagan, jakby nie miał w sobie nawet odrobiny szacunku do jej pracy. Anna westchnęła, zaczynając sprzątać w milczeniu. Zrobiła to automatycznie, niemal bez zastanowienia, bo codzienna rutyna wrosła w nią tak mocno, że nie potrafiła sobie wyobrazić innego scenariusza. Po chwili usłyszała płacz dziecka. Mała Marysia, ich kilkuletnia córeczka, jak zwykle budziła się wcześnie, a jej nastroje były zmienne. Anna szybko przestała sprzątać i poszła do pokoju dziecka, starając się ją uspokoić. Przytuliła córeczkę, nucąc jej cicho ulubioną kołysankę. W tamtej chwili wszystko inne przestało istnieć, był tylko ten mały, bezbronny człowiek, który potrzebował jej miłości i opieki. Gdy Marysia wreszcie się uspokoiła, Anna odłożyła ją delikatnie do łóżeczka i wróciła do swoich obowiązków. W głowie zaczęły kłębić się myśli o tym, co czeka ją tego dnia. Wiedziała, że Maciej wróci z pracy zmęczony i zirytowany. Ostatnimi czasy jego frustracja tylko narastała, a wszelkie niepowodzenia w pracy odbijały się na ich relacji. Anna postanowiła, że zrobi ulubione danie Macieja, zapiekankę z kurczaka i ziemniaków. Może, jeśli wszystko będzie idealnie przygotowane, uda się uniknąć kolejnej kłótni. Zaczęła przygotowywać składniki, krojąc warzywa i przyprawiając mięso, starając się zająć myśli czymś innym niż narastającym napięciem. Nagle drzwi od kuchni otworzyły się gwałtownie, a w progu stanął Maciej. Było jeszcze wcześnie, zbyt wcześnie jak na jego powrót z pracy. Co ty tutaj robisz? Zapytała zaskoczona Anna, podnosząc wzrok znad deski do krojenia. Miałem dzisiaj krótszy dzień w pracy. Zamiast się cieszyć, że wróciłem wcześniej, pewnie znowu będziesz narzekać, odpowiedział ośle, rzucając na podłogę swoją torbę. Anna zamknęła oczy, biorąc głęboki oddech. Już po jego tonie wiedziała, że będzie ciężko. Nie narzekam, po prostu mnie zaskoczyłeś. Dobrze, że jesteś w domu wcześniej, może trochę odpoczniesz, odpowiedziała spokojnie, choć w jej wnętrzu narastało napięcie. Odpocznę? To ty masz odpoczywać. Dzień w dzień, zamiast robić coś pożytecznego. Odparł z ironią, jakby oczekiwał, że jego słowa dotkną Annę mocniej. Anna spuściła wzrok, nie chciała wdawać się w kolejną kłótnię. Wiedziała, że to nie ma sensu. Przygotowałam obiad, zaraz będzie gotowy, powiedziała, próbując odwrócić uwagę od rosnącej w nim frustracji. Obiad. Znowu to samo. Nic innego nie potrafisz wymyślić. Czy zawsze będę jadł te same nudne potrawy? Maciej przewrócił oczami, siadając ciężko przy stole. Anna poczuła, jak jej serce znowu się ściska. Każda jego uwaga, każde niezadowolenie sprawiało, że czuła się coraz bardziej bezsilna. Próbowałam coś innego, ale zawsze miałeś jakieś uwagi. Nie wiem już, co mam robić, odpowiedziała cicho, choć w jej głosie dało się wyczuć nutę rezygnacji. To jest twoja praca, Anna. Masz gotować, sprzątać i zajmować się dzieckiem. Nie oczekuję niczego więcej. I przestań się zasłaniać Marysią, bo to tylko wymówka, żebyś mogła zaniedbywać swoje obowiązki. Krzyknął, uderzając ręką w stół. Maciej, ja. Próbuję naprawdę, ale Anna zaczęła, ale Maciej przerwał jej brutalnie. Nie próbuj, tylko rób, co do ciebie należy. Jestem zmęczony tym, że wszystko muszę za ciebie robić. Rzucił z jadem, po czym wstał i wyszedł z kuchni, zostawiając ją samą z jej myślami. Anna poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Nie chciała płakać, nie chciała pokazywać słabości, ale to wszystko było dla niej za dużo. Stała przez chwilę nieruchomo, czując, jak ciężar codzienności przygniata ją coraz mocniej. Następne dni były dla Anny niezwykle trudne. Każdego dnia Maciej wracał do domu coraz bardziej sfrustrowany, a jego niechęć do rozmowy z nią tylko się pogłębiała. Czuła, że coś się między nimi zmienia, coś, co już dawno przestało być miłością,
a stało się toksycznym układem, z którego trudno było się wydostać. Pewnego wieczoru, kiedy Marysia już spała, Anna postanowiła spróbować z nim porozmawiać. Miała nadzieję, że może tym razem uda się dojść do jakiegoś porozumienia, że może znajdą sposób, by naprawić to, co się między nimi zepsuło. Maciej, musimy porozmawiać, zaczęła niepewnie, kiedy usiedli razem w salonie. Maciej, jak zwykle, skupił się na telewizorze, ignorując ją. Co znowu? Zapytał z irytacją, nie odwracając wzroku od ekranu. O nas, o tym, co się dzieje. Wiem, że jesteś zmęczony pracą, ale ja też mam ciężko. Chciałabym, żebyśmy spróbowali zrozumieć się nawzajem, mówiła cicho, ale z determinacją. Maciej przewrócił oczami, jakby już sam temat był dla niego zbyt męczący. Zrozumieć? Co tu jest do rozumienia? Ty masz swoje obowiązki, ja swoje. Nie wiem, dlaczego musimy to ciągle wałkować. Bo czuję, że coś jest nie tak. Nasza relacja się psuje, a ja nie wiem, jak to naprawić, Anna zamilkła, niepewna, jak kontynuować. To ty nie wypełniasz swoich obowiązków. Jeśli ja mam prawo być niezadowolony, to dlatego, że nie robisz tego, co do ciebie należy. Nie mam czasu, żeby teraz roztrząsać twoje problemy, odparł Maciej, coraz bardziej zirytowany. Anna poczuła, że jego słowa ranią ją głęboko. Nie rozumiesz. Próbuję cię zrozumieć, ale ty mnie w ogóle nie słuchasz. Ciągle mnie ignorujesz, a ja potrzebuję wsparcia. Wsparcia? Czego ty chcesz, Anno? Przecież to wszystko, co robisz, to twój obowiązek. Mam cię jeszcze za to chwalić? Maciej nie wytrzymał i wstał z fotela, patrząc na nią z góry, jakby była tylko przeszkodą na jego drodze. Chciałabym tylko, żebyś mnie czasem zauważył. Żebyś zauważył, że ja też się staram, odpowiedziała cicho, czując, jak jej głos zaczyna drżeć. Maciej spojrzał na nią z zimnym uśmiechem. Zauważył? Zauważam tylko, że coraz częściej muszę jeść zimny obiad, bo ty nie potrafisz się wyrobić z czasem. Może czas przestać się nad sobą użalać i po prostu zrobić to, co do ciebie należy. Anna spuściła wzrok, czując, jak cała siła uchodzi z niej w jednej chwili. Wiedziała, że ich rozmowy już nic nie zmienią, że Maciej nigdy nie zrozumie, co naprawdę się z nią dzieje. Kiedy Maciej zasnął tego wieczoru, Anna nie mogła przestać myśleć o tym, co właśnie się wydarzyło. W głowie zaczęły pojawiać się obrazy z przeszłości, kiedy byli szczęśliwi, kiedy jeszcze potrafili rozmawiać, śmiać się razem. Pamiętała te dni, kiedy wydawało się, że świat należy do nich, że razem mogą pokonać wszystko. Dlaczego to wszystko się skończyło? Zastanawiała się, przewracając się na bok. Nie potrafiła zrozumieć, kiedy wszystko zaczęło iść w złym kierunku. Czy to była wina dziecka? Czy może to Maciej po prostu się zmienił? A może to ona zrobiła coś, czego nie powinna? Przypomniała sobie, jak poznali się na studiach. Maciej był wtedy pewnym siebie, pełnym energii mężczyzną, który zawsze wiedział, czego chce. Zaimponował jej swoją determinacją i ambicją. Z czasem zaczęła dostrzegać w nim coś więcej, był czuły, opiekuńczy, potrafił ją rozbawić, kiedy miała zły dzień. Wspominała ich pierwsze randki, spacery po parku, długie rozmowy w kawiarni przy gorącej czekoladzie. To wtedy zaczęła wierzyć, że Maciej jest tym jedynym, że z nim chce spędzić resztę życia. Marzyła o wspólnej przyszłości, o rodzinie, o domu pełnym miłości i ciepła. Kiedy się pobrali, wszystko wydawało się idealne. Początkowe lata małżeństwa były pełne radości i wzajemnego wsparcia. Maciej często wracał z pracy z kwiatami, mówił jej, jak bardzo ją kocha, jak jest z niej dumny. Anna czuła się kochana i doceniana. Wierzyła, że ich miłość przetrwa wszystko. Jednak z czasem coś zaczęło się zmieniać. Maciej coraz częściej spędzał długie godziny w pracy, stając się coraz bardziej pochłoniętym swoimi obowiązkami zawodowymi. Przestał interesować się domem, przestał spędzać czas z Anną i Marysią. Nawet wtedy Anna starała się zrozumieć, tłumacząc sobie, że to przejściowe, że on po prostu potrzebuje czasu, by odnaleźć równowagę między pracą a rodziną. Ale ta równowaga nigdy nie nadeszła. Zamiast tego, Maciej zaczął odsuwać się od niej coraz bardziej. Jego słowa, które kiedyś były pełne miłości, teraz stały się oschłe i pełne złości. Z każdym dniem Anna czuła, jak ich więź się rozluźnia, jakby coś niewidzialnego oddzielało ich od siebie.
Leżąc w łóżku, Anna poczuła, że te wspomnienia są jak rozdrapywanie starych ran, które nigdy się nie zagoiły. Ale nie potrafiła przestać. Chciała zrozumieć, co poszło nie tak, dlaczego ich miłość się wypaliła, dlaczego wszystko, co budowali przez te lata, zaczynało się rozpadać. Może to ja zrobiłam coś źle? Myślała, zastanawiając się, czy nie popełniła gdzieś po drodze błędów, które spowodowały, że Maciej przestał ją kochać. Ale im dłużej nad tym myślała, tym bardziej zdawała sobie sprawę, że jej starania zawsze były szczere, że zawsze starała się być dobrą żoną i matką. Ostatecznie doszła do wniosku, że to nie ona się zmieniła. To Maciej pozwolił, by jego ambicje, praca i frustracje zdominowały ich życie. I choć kochała go nadal, wiedziała, że nie może dłużej żyć w ten sposób. Że musi coś zmienić, zanim całkowicie straci siebie. Tej nocy, kiedy Maciej wrócił późno z pracy, Anna czuła, że musi spróbować jeszcze raz. Nie mogła już dłużej milczeć, udawać, że wszystko jest w porządku. Wiedziała, że to będzie trudna rozmowa, ale musiała zaryzykować. Maciej, możemy porozmawiać? Zapytała, kiedy wszedł do sypialni, zrzucając z siebie ubranie i rzucając je na krzesło. O co znowu chodzi? Odpowiedział, wyraźnie zmęczony i zniechęcony. Anna usiadła na skraju łóżka, próbując znaleźć odpowiednie słowa. Chodzi o nas. O to, co się z nami dzieje. Ostatnio czuję, że coraz bardziej się od siebie oddalamy. Znowu zaczynasz? Nie mogę teraz tego słuchać, jestem wykończony, Maciej westchnął, kładąc się na łóżku i zakrywając twarz ręką. Wiem, że jesteś zmęczony, ale to dla mnie ważne. Nie możemy tak dłużej żyć, Maciej. Ja też jestem zmęczona, nie tylko fizycznie, ale psychicznie. Potrzebuję twojego wsparcia, twojej obecności, mówiła, starając się, by jej głos nie załamał się z emocji. Maciej odwrócił się na bok, jakby chciał zakończyć rozmowę, zanim ta jeszcze na dobre się zaczęła. Anna, nie mam teraz siły na takie dyskusje. Zawsze coś wymyślasz, zawsze coś ci nie pasuje. Może przestań się użalać i zajmij się tym, co do ciebie należy. Te słowa były dla Anny jak cios prosto w serce. Nie mogła uwierzyć, że Maciej, ten sam człowiek, który kiedyś obiecywał jej miłość i wsparcie, teraz traktował ją w taki sposób. Maciej, to nie jest kwestia użalania się. Ja po prostu czuję się samotna. Czuję, że już mnie nie dostrzegasz, że dla ciebie jestem tylko kimś, kto ma zajmować się domem i dzieckiem. Ale ja potrzebuję czegoś więcej. Potrzebuję ciebie, powiedziała cicho, z trudem powstrzymując łzy. Samotna? Masz dziecko, masz dom, masz wszystko, czego potrzeba. Czego więcej chcesz? Żebym siedział w domu i zajmował się tobą jak jakąś księżniczką? Maciej przewrócił oczami, jakby te słowa były dla niego całkowicie absurdalne. Chcę, żebyś mnie zrozumiał, żebyś ze mną porozmawiał, tak jak kiedyś. Żebyś znowu był moim mężem, partnerem, kimś, na kogo mogę liczyć. Anna nie mogła już dłużej ukrywać łez, które teraz płynęły po jej policzkach. Maciej spojrzał na nią, ale w jego oczach nie było zrozumienia, tylko irytacja. Anna, mam dosyć tych twoich emocji. Pracuję ciężko, żebyś miała wszystko, czego potrzebujesz. A ty ciągle narzekasz. Może zamiast szukać problemów tam, gdzie ich nie ma, zacznij doceniać to, co masz. Anna poczuła, że rozmowa nie prowadzi do niczego. Wiedziała, że Maciej jej nie zrozumie, że jego priorytety są gdzieś indziej. Ale nawet wtedy, kiedy cała jej nadzieja zaczynała gasnąć, czuła, że musi próbować dalej. Nie mogła jednak już tego wieczoru. Była zbyt wyczerpana, zbyt zraniona, by kontynuować. Dobrze. Zostawmy to na razie. Nie chcę cię męczyć, odpowiedziała cicho, próbując ukryć swoje rozczarowanie. Maciej nie odpowiedział. Odwrócił się do niej plecami i zamknął oczy, jakby chciał odciąć się od całego świata, w tym od niej. Anna siedziała jeszcze przez chwilę w milczeniu, zastanawiając się, jak mogło dojść do tego, że są teraz tak daleko od siebie. Ostatecznie zgasła lampka nocna i Anna położyła się obok Macieja, czując się bardziej samotna niż kiedykolwiek wcześniej. Następnego dnia Anna nie mogła pozbyć się myśli o tym, co wydarzyło się poprzedniej nocy. Cały poranek spędziła w milczeniu, zajmując się codziennymi obowiązkami, ale w głowie wciąż rozważała wszystkie za i przeciw. Wiedziała, że ich małżeństwo zmierza w złym kierunku, ale nie potrafiła znaleźć w sobie odwagi, by podjąć ostateczną decyzję.
Maciej wyszedł do pracy wcześnie rano, jak zwykle nie żegnając się z nią. Anna obserwowała go przez okno, jak wsiada do samochodu i odjeżdża, zostawiając ją samą z dzieckiem. Czuła, że jest to symboliczne, on odjeżdża, oddala się, a ona zostaje sama, jakby wszystko, co się między nimi działo, nie miało dla niego znaczenia. Przez cały dzień zastanawiała się, co zrobić. W głowie kłębiły się myśli, wspomnienia, obawy. Wiedziała, że jeśli teraz nic nie zmieni, to ich życie będzie coraz bardziej przypominało koszmar, z którego nie będzie ucieczki. Musiała podjąć decyzję, choćby najtrudniejszą w jej życiu. Pod wieczór, kiedy Marysia już spała, Anna usiadła w salonie, trzymając w dłoniach kubek z herbatą. Patrzyła na płomień świecy, która paliła się na stole, a jej myśli krążyły wokół jednego pytania: co dalej? To wtedy w jej głowie zaczęły pojawiać się obrazy wspomnienia dawnych dni, kiedy jeszcze była szczęśliwa, kiedy Maciej ją kochał i szanował. Przypomniała sobie ich pierwsze spotkanie, wspólne plany, marzenia. Wszystko to teraz wydawało się odległe, jakby należało do innego życia. Anna wiedziała, że nie może dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Maciej nie zamierzał się zmieniać, nie chciał nawet próbować. A ona nie mogła dłużej żyć w cieniu jego złości, jego obojętności. Zrozumiała, że to, co teraz zrobi, zadecyduje o jej przyszłości i przyszłości Marysi. Po długiej walce z własnymi myślami, Anna podjęła decyzję. Musiała odejść. Wiedziała, że to będzie trudne, że spotka się z niezrozumieniem i osądem ze strony wielu osób, ale była gotowa na to wszystko. Nie mogła dłużej pozwalać, by jej życie było pełne bólu i upokorzeń. Ostatecznie odstawiła kubek na stół i poszła do pokoju Marysi. Spojrzała na śpiącą córeczkę i poczuła, że to dla niej musi podjąć ten krok. Dla jej dobra, dla jej przyszłości. Nie chciała, by Marysia dorastała w domu pełnym złości i frustracji, gdzie miłość była tylko wspomnieniem. Jutro wyjeżdżamy, postanowiła, czując, jak jej serce bije szybciej. Wiedziała, że nie ma już odwrotu. Anna spędziła całą noc, planując każdy szczegół swojego wyjazdu. Była świadoma, że musi działać ostrożnie, by Maciej niczego się nie domyślił. Wiedziała, że jeśli dowie się o jej planach, może próbować ją zatrzymać, albo co gorsza, zmusić do pozostania w domu. Pierwszym krokiem było przygotowanie niezbędnych dokumentów. Wstała wcześnie rano, zanim Maciej jeszcze wstał, i zaczęła przeszukiwać szuflady, segregatory, miejsca, gdzie przechowywali ważne papiery. Sprawdziła, czy ma przy sobie akt urodzenia Marysi, swoje dokumenty tożsamości, książeczkę zdrowia dziecka i wszystkie inne niezbędne rzeczy. Muszę zrobić to szybko i cicho, pomyślała, starając się nie narobić hałasu. Kiedy wreszcie znalazła wszystko, co było jej potrzebne, spakowała dokumenty do torby, którą ukryła w szafie. Zostały jeszcze rzeczy osobiste, ubrania dla niej i Marysi, zabawki, kosmetyki. Wiedziała, że nie może wziąć ze sobą wszystkiego, musiała ograniczyć się do najpotrzebniejszych rzeczy. Podczas gdy Maciej był w pracy, Anna zaczęła pakować torby. Starała się robić to tak, by Maciej nie zauważył żadnych zmian w ich codziennym otoczeniu. Zostawiała ubrania w szafie, jakby wszystko było na swoim miejscu, a jednocześnie ukrywała spakowane rzeczy w torbie, którą trzymała na dnie szafy. Co jakiś czas zatrzymywała się, nasłuchując, czy Maciej nie wrócił do domu wcześniej. Każdy dźwięk za oknem sprawiał, że jej serce biło mocniej. Bała się, że jej plan zostanie odkryty, że nie zdąży uciec. Ale za każdym razem, gdy czuła, że panika zaczyna ją ogarniać, przypominała sobie, dlaczego to robi. Dla Marysi. Dla siebie. W ciągu dnia udało jej się spakować większość rzeczy. Wiedziała, że musi zrobić to szybko i skutecznie, bo gdy Maciej wróci do domu, nie będzie już odwrotu. Zostawiła tylko to, co było niezbędne na wieczór i rano: kilka ubrań, kosmetyki, najważniejsze rzeczy dla dziecka. Wieczorem, kiedy Marysia już spała, Anna po raz kolejny sprawdziła, czy wszystko jest gotowe. Czuła napięcie, ale także dziwną mieszankę ulgi i strachu. Wiedziała, że to jest ten moment, że jutro rano, kiedy Maciej wyjdzie do pracy, ona z Marysią opuszczą ten dom na zawsze. Kiedy Maciej wrócił z pracy, Anna starała się zachowywać normalnie, choć w jej głowie kłębiły się tysiące myśli. Podano kolację, rozmawiali o zwykłych, codziennych sprawach, ale Anna czuła, że to wszystko jest jak ostatni akt w teatrze, w którym grała główną rolę. Wiedziała, że jutro wszystko się zmieni, że jej życie zacznie się na nowo. W nocy, leżąc w łóżku obok Macieja,
Anna czuła, jak jej serce bije szybciej niż zwykle. Nie mogła zasnąć, wiedząc, że jutro rano czeka ją nowe życie. Choć bała się tego, co może ją spotkać, była gotowa na wszystko, byle tylko odzyskać spokój i godność. To była najdłuższa noc w jej życiu, ale także ostatnia noc w tym domu, który przez lata stawał się dla niej coraz bardziej obcy. Gdy wreszcie zasnęła, wiedziała, że jej decyzja jest ostateczna, że nie ma już odwrotu. Poranek nadszedł szybciej, niż Anna się spodziewała. Kiedy obudziła się, słysząc budzik Macieja, poczuła przypływ adrenaliny. To był ten dzień, w którym miała opuścić dom, który stał się dla niej więzieniem. Wzięła głęboki oddech, starając się zachować spokój. Nie mogła pozwolić sobie na panikę. Maciej wstał jak zwykle, zaspany i zły, że musi wcześnie wstać. Gdzie moja koszula? Zapytał z irytacją, przeszukując szafę. Wisi na krześle, przygotowałam ją wczoraj wieczorem, odpowiedziała Anna, starając się, by jej głos brzmiał naturalnie. Wiedziała, że musi zachować pozory do samego końca. Dobrze, mruknął Maciej, nie patrząc na nią. Szybko ubrał się, zjadł przygotowane przez Annę śniadanie i wyszedł z domu, nie żegnając się, jak to miał w zwyczaju. Anna poczuła, jak serce bije jej mocno, gdy tylko usłyszała trzask zamykających się drzwi. To była chwila, na którą czekała. Upewniła się, że Maciej odjechał, a potem zaczęła działać szybko. Miała tylko kilka godzin, zanim mógł wrócić. Poszła do pokoju Marysi, która jeszcze spała. Delikatnie obudziła córeczkę, starając się, by mała nie poczuła niczego dziwnego. Marysiu, dzisiaj jedziemy do babci i dziadka, powiedziała ciepłym tonem, starając się zachować spokój. Do babci? Ale dlaczego teraz? Zapytała zaspana Marysia, ocierając oczy. To będzie taka niespodzianka. Spędzimy trochę czasu u nich, pobawisz się w ogrodzie. Babcia pewnie już na ciebie czeka z twoim ulubionym ciastem, odpowiedziała Anna, uśmiechając się do córeczki, choć w jej sercu panował niepokój. Dobrze, mamusiu, zgodziła się Marysia, z zaufaniem patrząc na swoją mamę. Anna szybko ubrała Marysię i zaczęła zbierać torby. Czuła, że każda sekunda jest cenna. W myślach powtarzała sobie, że wszystko musi pójść zgodnie z planem, że nie ma miejsca na błędy. Kiedy w końcu wszystko było gotowe, spojrzała jeszcze raz na dom, w którym spędziła tyle lat. Wiedziała, że to był jej dom, ale jednocześnie miejsce, które przestało być dla niej bezpieczne. Zawahała się przez chwilę, ale potem podjęła ostateczną decyzję, musiała iść naprzód. Wzięła Marysię za rękę i wyszła z domu, starając się nie oglądać za siebie. Droga na dworzec wydawała się dłuższa niż zwykle. Anna miała wrażenie, że każdy krok, każdy mijany przechodzień patrzy na nią podejrzliwie, jakby wiedział, co się dzieje. Ale to były tylko jej obawy, jej wyobraźnia, która płatała figle. Musiała zachować spokój. Kiedy wreszcie dotarła na dworzec, serce biło jej mocno. Miała bilet, miała plan, ale wciąż bała się, że coś pójdzie nie tak. Czy Maciej nie zadzwoni? Czy nie wróci wcześniej? Czy nie zatrzyma ich ktoś, pytając, dlaczego tak nagle wyjeżdżają? Kiedy wreszcie wsiadły do pociągu, Anna poczuła, jak z jej ramion spada ogromny ciężar. Znalazły się w jednym z ostatnich wagonów, gdzie było mniej ludzi. Usiadły razem, a Marysia oparła głowę na ramieniu matki, z zaufaniem patrząc w jej oczy. Mamusiu, daleko jeszcze do babci? Zapytała Marysia, trzymając w rękach swoją ulubioną lalkę. Jeszcze chwilkę, kochanie. Niedługo będziemy na miejscu, odpowiedziała Anna, głaszcząc delikatnie włosy córki. Wiedziała, że czeka je długa podróż, ale przynajmniej były teraz bezpieczne. Gdy pociąg ruszył, Anna spojrzała przez okno. Mijane krajobrazy zdawały się symbolizować wszystko, co zostawia za sobą ból, rozczarowanie, strach. Teraz była gotowa, by zacząć nowe życie, nawet jeśli nie wiedziała, co ją czeka. W sercu miała jedynie nadzieję, że to był właściwy krok, że podjęła decyzję, która ocali jej duszę i przyszłość jej dziecka. Kiedy pociąg dotarł na stację docelową, Anna poczuła, jak fala ulgi zalewa jej ciało. Zobaczyła swoich rodziców stojących na peronie, czekających na nią z ciepłymi uśmiechami. Widok tych znajomych, troskliwych twarzy sprawił, że przez moment chciała rzucić wszystko i po prostu rozpłakać się w ich ramionach, jakby była małą dziewczynką. Ale wiedziała, że musi być silna dla siebie, dla Marysi. Rodzice Anny, Zofia i Marek,
byli starszymi, ale wciąż energicznymi ludźmi, którzy zawsze starali się być wsparciem dla swojej córki. Choć widzieli się ostatnio kilka miesięcy wcześniej, to czułość i miłość, jaką darzyli swoją córkę i wnuczkę, nigdy się nie zmieniała. Anka, kochanie. Wreszcie jesteście. Powiedziała Zofia, podchodząc i przytulając Annę mocno. Marek uśmiechnął się ciepło i pochylił, by wziąć na ręce Marysię, która od razu wtuliła się w swojego dziadka. Tęskniłam za wami, odpowiedziała Anna, starając się powstrzymać łzy. Wiedziała, że jej rodzice zauważą, że coś jest nie tak, ale na razie chciała cieszyć się tą chwilą. Dobrze, że przyjechałaś. Wiesz, że zawsze tu na ciebie czekamy, powiedział Marek, patrząc na nią z troską. Jego oczy, pełne ciepła, zdradzały jednak, że wyczuwał coś więcej. Zofia wzięła Anię za rękę i powiedziała cicho, Ania, kochanie, co się stało? Maciej wie, że tu jesteście. Anna spuściła wzrok, wiedząc, że nie może dłużej tego ukrywać. Nie. Maciej nie wie. Musiałam odejść, mamo. Nie mogłam już dłużej znieść tego, jak mnie traktował. Zofia spojrzała na córkę zmartwiona. Dziecko, dlaczego nic nie mówiłaś? Zawsze mogłaś do nas przyjechać. Nie chciałam was martwić. Myślałam, że to się jakoś ułoży, że Maciej zrozumie, jak bardzo mnie rani, ale... On nigdy nie chciał słuchać, Anna poczuła, jak łzy zaczynają płynąć po jej policzkach. Zofia przytuliła ją mocno, a Marek objął je obie, starając się dodać siły. Dobrze zrobiłaś, że przyjechałaś. Zostaniecie tutaj tak długo, jak będzie trzeba. Razem jakoś przez to przejdziemy, powiedział Marek, starając się brzmieć pewnie, choć w jego głosie było słychać niepokój. Kiedy dotarli do domu, Anna poczuła, że wraca do miejsca, które znała od zawsze, miejsca pełnego ciepła i bezpieczeństwa. Dom rodziców był starym, ale zadbanym budynkiem, z dużym ogrodem, w którym spędziła wiele lat swojego dzieciństwa. Czuła się tu bezpieczna, jakby każdy kąt tego domu był świadkiem jej radości i smutków, sukcesów i porażek. Zofia przygotowała kolację, a Marek zajął się Marysią, bawiąc się z nią w salonie. Anna czuła, jak jej ciało i umysł zaczynają się relaksować. Była zmęczona, ale jednocześnie czuła, że jest na właściwej drodze. Wieczorem, kiedy Marysia już spała, Anna usiadła z rodzicami w kuchni, przy filiżance herbaty. Wiedziała, że czas na poważną rozmowę. Mamo, tato. Maciej nie jest już tym człowiekiem, którego poślubiłam. On mnie nie szanuje, nie widzi we mnie swojej żony, tylko kogoś, kto ma wypełniać jego polecenia. Próbowałam z nim rozmawiać, prosić, ale on mnie nie słucha. Odszedł, zanim jeszcze fizycznie mnie opuścił, Anna mówiła cicho, a jej głos drżał. Córko, wiem, że to trudne, ale teraz najważniejsze jest, żebyś była bezpieczna. My ci pomożemy, cokolwiek postanowisz. Ale nie możesz wracać do czegoś, co cię niszczy, powiedział Marek, patrząc na nią z troską. A co z Marysią? Co jeśli Maciej zacznie walczyć o nią? On może zrobić wszystko, by udowodnić, że to ja jestem zła, Anna poczuła nagły przypływ strachu. Ania, masz nas. Nie jesteś sama. Maciej może próbować, ale prawo jest po twojej stronie. Marysia potrzebuje stabilności, a ty jesteś jej matką. Zrobimy wszystko, żeby cię wspierać, powiedziała Zofia, biorąc Annę za rękę. Anna poczuła, że wreszcie ma wsparcie, że nie jest już sama. Wiedziała, że czeka ją jeszcze długa droga, ale przynajmniej teraz miała przy sobie ludzi, którzy ją kochają i którzy pomogą jej stawić czoła temu, co przyniesie przyszłość. Pierwsze dni w domu rodziców były pełne mieszanych uczuć. Z jednej strony Anna czuła ulgę, że udało jej się uciec od Macieja i jego toksycznego zachowania, z drugiej zaś nie mogła pozbyć się poczucia niepewności co do przyszłości. Każdy nowy dzień przynosił kolejne wyzwania, a choć miała wsparcie rodziców, wciąż zmagała się z lękiem o to, co będzie dalej. Marysia szybko przyzwyczaiła się do nowego miejsca. Babcia Zofia spędzała z nią mnóstwo czasu, zabierając ją na długie spacery do ogrodu, gdzie razem zbierały kwiaty i bawiły się na świeżym powietrzu. Dla Marysi życie u dziadków było jak wakacje, pełne radości i beztroski. Anna czuła się szczęśliwa widząc, jak jej córka odnajduje się w nowym otoczeniu. Jednak Anna nie potrafiła do końca cieszyć się tym spokojem. Codziennie myślała o Macieju, o tym, co może zrobić, jak zareaguje na jej zniknięcie. Bała się, że w końcu znajdzie ich,
że przyjdzie tu, żądając, by wróciła. Wiedziała, że Maciej nie jest typem człowieka, który łatwo rezygnuje, zwłaszcza gdy chodzi o jego dumę. Rodzice Anny starali się robić wszystko, by odciążyć ją z codziennych obowiązków i dać jej czas na regenerację. Zofia codziennie przygotowywała dla nich posiłki, a Marek zajmował się drobnymi naprawami w domu, starając się nie zostawiać Anny samej na zbyt długo. Mimo to, Anna wiedziała, że musi zacząć myśleć o swojej przyszłości, o tym, jak zbudować życie od nowa. Pewnego dnia, siedząc z Marysią w salonie, Anna zaczęła myśleć o tym, co dalej. Wiedziała, że musi znaleźć pracę, zacząć zarabiać na siebie i córkę, ale nie miała pojęcia, od czego zacząć. Przez ostatnie lata była skupiona tylko na rodzinie i domu, jej kariera zawodowa zeszła na dalszy plan. Teraz, stojąc przed nowym wyzwaniem, czuła się nieco zagubiona. Mamo, co teraz będziemy robić? Zapytała nagle Marysia, spoglądając na Annę z dziecięcą ciekawością. Kochanie, teraz musimy znaleźć sposób, by zacząć wszystko od nowa. Będziemy tutaj przez jakiś czas, a potem zobaczymy, co dalej. Ważne, żebyś czuła się bezpiecznie i szczęśliwie, odpowiedziała Anna, uśmiechając się do córki. Czy tata też tutaj przyjedzie? Zapytała Marysia, nieświadoma tego, co naprawdę się dzieje. Anna poczuła, jak serce zabiło jej mocniej. Nie wiedziała, jak odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, kochanie. Tata jest teraz bardzo zajęty w pracy. Ale my jesteśmy tutaj razem i to jest najważniejsze. Marysia wydawała się zadowolona z tej odpowiedzi, ale Anna wiedziała, że pytania ojca będą się pojawiały coraz częściej. Musiała znaleźć sposób, by wytłumaczyć córce, dlaczego ich życie tak nagle się zmieniło. Wieczorem, po rozmowie z rodzicami, Anna postanowiła, że musi zacząć działać. Wiedziała, że nie może dłużej czekać na to, co przyniesie przyszłość, musiała ją wziąć we własne ręce. Zaczęła przeglądać oferty pracy w internecie, zastanawiając się, gdzie mogłaby się zatrudnić. Wiedziała, że nie będzie to łatwe, ale nie mogła dłużej żyć w niepewności. Kolejne dni spędzała na poszukiwaniach. Wysyłała CV, dzwoniła na oferty pracy, starała się nawiązać kontakty, które mogłyby jej pomóc. Było to trudne, zwłaszcza, że Marysia wymagała ciągłej uwagi, ale Anna wiedziała, że musi się postarać. Musiała pokazać swojej córce, że można zacząć od nowa, nawet w najtrudniejszych chwilach. W końcu, po kilku tygodniach poszukiwań, udało się jej znaleźć pracę. Była to praca w małej firmie, zajmującej się sprzedażą internetową, gdzie mogła pracować zdalnie. Nie była to praca marzeń, ale Anna czuła, że to pierwszy krok ku nowemu życiu. Teraz miała pewność, że jest w stanie utrzymać siebie i Marysię, że mogą być niezależne. Nadszedł dzień, którego Anna obawiała się od samego początku, dzień, w którym Maciej w końcu dowiedział się o jej zniknięciu i postanowił się z nią skontaktować. Wiedziała, że to nieuniknione, ale mimo to, kiedy telefon zadzwonił, poczuła, jak zimny dreszcz przeszywa jej ciało. Maciej zadzwonił do niej późnym wieczorem. Anna siedziała w kuchni, przeglądając oferty pracy, kiedy usłyszała dzwonek telefonu. Na ekranie wyświetliło się jego imię. Przez chwilę zastanawiała się, czy powinna odebrać, ale wiedziała, że nie może uciekać przed tym, co nieuniknione. Halo? Odezwała się, starając się, by jej głos brzmiał spokojnie, choć w środku czuła narastający lęk. Anka, co ty sobie wyobrażasz? Usłyszała jego głos, pełen złości. Zabrałaś dziecko i uciekłaś. Myślisz, że tak to zostawię? Anna zamknęła oczy, biorąc głęboki oddech. Wiedziała, że ta rozmowa nie będzie łatwa. Maciej, musiałam odejść. Nie mogłam dłużej znieść tego, jak mnie traktowałeś. Nie mogłaś znieść. To ty jesteś winna, że nasze małżeństwo się sypie. Nie wywiązujesz się ze swoich obowiązków, a teraz uciekasz. Maciej nie zamierzał ustąpić, jego głos był pełen gniewu. To nie jest tylko moja wina. Próbowałam z tobą rozmawiać, ale ty nigdy nie chciałeś mnie słuchać. Traktowałeś mnie jak kogoś, kto ma tylko spełniać twoje oczekiwania. Musiałam myśleć o Marysi, o sobie. Nie mogłam dłużej żyć w takim związku, Anna starała się brzmieć stanowczo, choć w jej głosie słychać było drżenie. Nie masz prawa mi tego robić. Będę walczył o swoje prawa, Anka. Marysia jest też moim dzieckiem. Krzyczał Maciej, nie zamierzając ustąpić. Anna wiedziała, że nie ma sensu kłócić się z nim przez telefon.
Maciej, możemy to załatwić spokojnie, dla dobra Marysi. Nie chcę walczyć, chcę tylko, żeby nasza córka miała spokój. Spokój? A co ze mną? Myślisz, że tak to zostawię? Maciej był nieugięty. Maciej, proszę. Porozmawiajmy o tym na spokojnie. Nie chcę, żeby Marysia cierpiała przez nasze konflikty. Anna próbowała go uspokoić, choć wiedziała, że to może być niemożliwe. Dobrze, porozmawiamy, ale pamiętaj, Anka, że nie odpuszczę. Będę walczył o swoje prawa. Powiedział Maciej, zanim rozłączył się, pozostawiając Annę z mieszanymi uczuciami. Kiedy odłożyła telefon, poczuła, jak całe jej ciało drży. Wiedziała, że Maciej nie żartuje, że naprawdę zamierza walczyć o Marysię, ale także o swoją dumę. Była przerażona, ale jednocześnie zdeterminowana, by nie dać się zastraszyć. Anna wiedziała, że musi przygotować się na wszystko. Wiedziała, że czekają ją trudne rozmowy z prawnikiem, że może nawet będzie musiała stanąć przed sądem. Ale była gotowa walczyć o siebie i o swoje dziecko. Była gotowa na wszystko, byle tylko Marysia była szczęśliwa i bezpieczna. Po tej rozmowie z Maciejem, Anna wiedziała, że musi się przygotować na trudne czasy. Wiedziała, że Maciej nie odpuści, że będzie próbował zrobić wszystko, by odzyskać kontrolę nad sytuacją, nawet jeśli oznaczało to walkę w sądzie. Pierwszym krokiem było skontaktowanie się z prawnikiem. Rodzice Anny znali zaufanego adwokata, który specjalizował się w sprawach rodzinnych. Anna czuła ulgę, wiedząc, że ma wsparcie kogoś, kto zna się na prawie i będzie w stanie jej pomóc. Kiedy po raz pierwszy spotkała się z mecenasem Wójcikiem, czuła się zdenerwowana, ale także zdeterminowana. Pani Anno, rozumiem, że sytuacja jest trudna, ale proszę pamiętać, że prawo stoi po pani stronie. Jako matka, ma pani pełne prawo do opieki nad córką, zwłaszcza jeśli może pani udowodnić, że mąż nie zapewniał jej odpowiednich warunków do życia, mówił mecenas Wójcik, przeglądając dokumenty, które Anna przyniosła na spotkanie. Ale Maciej jest uparty. On zrobi wszystko, żeby mnie zastraszyć. Zawsze był taki, jeśli czegoś chciał, to dążył do tego bez względu na konsekwencje, odpowiedziała Anna, czując, jak serce bije jej szybciej. Proszę się nie martwić. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pani i Marysia były bezpieczne. Najważniejsze jest, żeby nie dała się pani zastraszyć. Musimy zebrać wszystkie dowody, które pokażą, że pani działania były konieczne dla dobra dziecka, mecenas Wójcik mówił spokojnie, ale stanowczo. Anna czuła, że może zaufać swojemu prawnikowi. Wiedziała, że przed nią długa droga, ale była gotowa stawić czoła wyzwaniom. Zaczęła zbierać dokumenty, zdjęcia, zapisy rozmów, wszystko, co mogło pomóc jej w walce o Marysię. Tymczasem Maciej, zgodnie z zapowiedzą, nie zamierzał ustępować. Zaczął wysyłać Annie listy od swojego prawnika, wzywając ją do powrotu i grożąc, że złoży wniosek o odebranie jej praw rodzicielskich. Każdy nowy list był dla Anny przypomnieniem, że Maciej nie zamierzał odpuścić, że walka dopiero się zaczyna. Jednak Anna nie była już tą samą, uległą kobietą, którą była wcześniej. W miarę jak upływał czas, stawała się coraz bardziej zdeterminowana, by walczyć o swoje prawa i o dobro Marysi. Wiedziała, że nie może się poddać, że musi być silna dla swojej córki. Pewnego dnia, kiedy odebrała kolejny list od prawnika Macieja, postanowiła, że musi porozmawiać z rodzicami o swoich obawach. Wieczorem, kiedy Marysia już spała, usiadła z nimi w salonie, gotowa do rozmowy. Mamo, tato, wiem, że Maciej nie odpuści. On zrobi wszystko, żeby odzyskać kontrolę, nawet jeśli oznacza to walkę w sądzie. Boję się, że nie dam sobie rady, powiedziała Anna, patrząc na rodziców z troską. Córko, jesteśmy z tobą. Maciej może próbować wszystkiego, ale nie jesteś sama. Będziemy cię wspierać na każdym kroku, powiedział Marek, obejmując córkę. Pamiętaj, że najważniejsze jest dobro Marysi. Maciej może walczyć, ale prawo jest po twojej stronie. Musisz być silna i zdeterminowana, dodała Zofia, patrząc na Annę z ciepłym uśmiechem. Anna poczuła, że mimo wszystko nie jest sama. Wiedziała, że czeka ją jeszcze wiele trudnych chwil, ale była gotowa walczyć o swoje prawa. Wiedziała, że musi być silna, dla siebie i dla Marysi. W kolejnych tygodniach sprawa nabrała tempa. Maciej złożył wniosek do sądu, żądając, by Anna wróciła do niego z Marysią. Anna, z pomocą swojego prawnika,
przygotowała odpowiedź, w której jasno wyjaśniła powody swojego odejścia i obawy o przyszłość córki. Sprawa zaczęła się komplikować, ale Anna była gotowa na wszystko. Każde kolejne spotkanie z prawnikiem, każde przygotowanie do rozprawy były dla niej trudnym wyzwaniem, ale jednocześnie umacniały ją w przekonaniu, że walczy o słuszną sprawę. Wiedziała, że nie może się poddać, że musi dążyć do tego, by Marysia miała spokojne i stabilne życie. W dniu pierwszej rozprawy Anna czuła, jak serce bije jej mocno, ale jednocześnie czuła, że jest gotowa. Wiedziała, że to będzie trudne, ale była zdeterminowana, by wygrać. Wiedziała, że walczy nie tylko o siebie, ale przede wszystkim o przyszłość swojej córki. Miesiące walki o prawo do opieki nad Marysią były pełne napięcia, stresu i niepewności. Anna spędzała długie godziny na rozmowach z prawnikiem, przygotowując się do każdej kolejnej rozprawy, przeglądając dokumenty, szukając dowodów na to, że jej decyzja o opuszczeniu Macieja była słuszna. Z każdą kolejną rozprawą czuła, że jej życie zmienia się na lepsze, że walka, którą podjęła, ma sens. W końcu nadszedł dzień, na który czekała z mieszanymi uczuciami, dzień, w którym sąd miał wydać ostateczne orzeczenie w sprawie opieki nad Marysią. Anna wiedziała, że to był decydujący moment, że od tego zależała przyszłość jej i jej córki. Była przerażona, ale jednocześnie gotowa stawić czoła wyzwaniu. Kiedy weszła na salę sądową, poczuła, jak wszystkie emocje, które tłumiła przez ostatnie miesiące, zaczynają się kumulować. Z jednej strony bała się, że decyzja sądu może nie być po jej myśli, z drugiej zaś czuła, że zrobiła wszystko, co mogła, by chronić swoje dziecko. Sędzia spojrzał na Annę i Macieja z powagą, a potem zaczął czytać wyrok. Anna słyszała każde słowo, jakby były to dźwięki z innego świata. Kiedy w końcu usłyszała, że sąd przyznał jej pełną opiekę nad Marysią, poczuła, jak z jej ramion spada ogromny ciężar. Wiedziała, że to nie koniec, że Maciej może jeszcze odwołać się od decyzji, ale na razie miała to, o co walczyła, spokój dla siebie i swojej córki. Po ogłoszeniu wyroku Maciej wstał gwałtownie, wyraźnie niezadowolony. Spojrzał na Annę z gniewem, jakby chciał jej coś powiedzieć, ale ostatecznie tylko wyszedł z sali, trzaskając drzwiami. Anna wiedziała, że nie odpuści, że będzie próbował dalej walczyć, ale była gotowa na wszystko. Wiedziała, że teraz ma po swojej stronie prawo, a także wsparcie rodziny i przyjaciół. Po wyjściu z sądu Anna poczuła, jak emocje zaczynają ją przytłaczać. Usiedziała na ławce przed budynkiem, starając się uspokoić oddech. To było dla niej zbyt wiele, ale jednocześnie czuła, że zrobiła to, co musiała. Teraz mogła zacząć na nowo. Kiedy wróciła do domu, Marysia przywitała ją z uśmiechem, nieświadoma tego, przez co przeszła jej mama. Dla Marysi świat wciąż był pełen radości i beztroski, i Anna wiedziała, że zrobiła wszystko, by ten świat taki pozostał. Wieczorem, po długim dniu, Anna usiadła w ogrodzie rodziców, czując spokój, który dawno już nie gościł w jej sercu. Wiedziała, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale teraz miała poczucie, że może stawić im czoła. Wiedziała, że ma przy sobie ludzi, którzy ją kochają i że może zacząć nowe życie, życie, w którym nie będzie już miejsca na ból i strach. Ostatecznie Anna postanowiła, że nie wróci do miasta, gdzie mieszkała z Maciejem. Zdecydowała, że zostanie w domu rodziców, przynajmniej na jakiś czas, by znaleźć spokój i stabilność. Zaczęła myśleć o tym, jak zbudować życie od nowa, życie, w którym to ona będzie decydować o swoim losie. Zaczęła planować, jak wykorzystać swoje umiejętności, jak znaleźć pracę, która pozwoli jej być niezależną. Wiedziała, że to nie będzie łatwe, ale czuła, że ma teraz siłę, by to zrobić. Czuła, że może zacząć wszystko od nowa. Anna spędzała długie wieczory na rozmowach z rodzicami, zastanawiając się nad tym, co przyniesie przyszłość. Wiedziała, że teraz ma szansę, by zacząć życie, o jakim zawsze marzyła, życie, w którym będzie mogła być szczęśliwa i spokojna, w którym Marysia będzie miała bezpieczny dom pełen miłości. Gdy wieczorem siedziała w ogrodzie, patrząc na zachodzące słońce, Anna poczuła, że wreszcie jest gotowa. Gotowa, by zamknąć rozdział pełen bólu i zacząć nowy, pełen nadziei. To był jej nowy początek, początek życia, które miała nadzieję, że będzie pełne miłości, spokoju i szczęścia.